Dziękuję bardzo. Ja chciałabym gorąco podziękować za to zaszczytne dla mnie zaproszenie Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi, panu profesorowi Rau, a jednocześnie może i wszystkim za to, że wracamy do tego, co leży u źródeł, co jest podstawą, co jest szczególnie ukochane mojemu sercu, do pierwszych nurtów filozofii i do tego, co cały współczesny świat, współczesna aksjologia, teorie wartości w gruncie rzeczy zawdzięczają swój początek. Więc może nie Rzym, a Ateny, Grecja. Chciałabym zacząć od próby definicji i kilku uwag o charakterze metodologicznym. Co filozofowie greccy rozumieją przez prawo natury? Zespół norm i reguł, których źródłem jest jakaś postać bytu transcendentna wobec człowieka, czy to będzie panteon greckich bogów, czy to będzie przedmiot teologii filozoficznej definiowanej przez Arystotelesa jako filozofia pierwsza, czyli taka postać bytu, ze względu na którą jest wszystko, a która już swojej racji nie potrzebuje, bo ma ją w sobie. Pierwsza postać bytu, taka jak arystotelesowski Bóg, pierwszy poruszyciel, który porusza wszystko, a sam już poruszania przez nic nie potrzebuje. Przy czym termin poruszanie jest swego rodzaju symbolem i skrótem myślowym, bo ruch jest ściśle związany z życiem. Dalej, prawo natury, którego źródłem jest taka postać bytu, obejmuje swoim działaniem zarówno naturę rzeczywistości, przyrodę nieożywioną, jak i człowieka i rodzaj ludzki, i to w trzech obszarach. W obszarze sensu stricto fizycznym determinuje jego narodziny, rozwój, talenty, czynności, aż w końcu i nieuchronną śmierć, ale jednocześnie i to, że człowiek przeżywa, przedłuża rodzaj ludzki. Dalej, to prawo natury determinuje społeczno-polityczne bytowanie człowieka, przy czym terminu polityczny używam w związku ze strukturą właściwą starożytnej Grecji, mianowicie państwem, miastem polis. Od tej pory będę używała tego terminu. I wreszcie prawo natury determinuje etyczno-moralny obszar bytowania i działań człowieka. Wyznacza sposoby jego działania, odnoszenia się do tego, co mu się w życiu przytrafia, relacje z innymi, jak też określone systemy wartości. I teraz muszę stwierdzić, że tak pojmowane prawo natury funkcjonowało jeszcze przed powstaniem filozofii greckiej, które od czasów Arystotelesa umownie przyjmujemy za ukazanie się teorii i traktatu Telesa z Miletu o naturze. Już sam Arystoteles w pierwszej historii filozofii, a właściwie w dwóch historiach filozofii zawartych w pierwszej księdze Metafizyki powiada: przyjęło się, że twórcą tego rodzaju nauki jest Tales. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że ten początek jest umowny. Gdzie więc będziemy szukać początku filozofii? Ja myślę, że ginie on w pomroce dziejów i chciałabym tutaj zacytować słowa Martina Heideggera, ale nie znalazłam w pismach Heideggera tego cytatu. Cytuję za wykładami włoskimi Hansa Georga Gadamera, który powiada, iż kiedy odprowadzano Heideggera do domu, Heidegger po zajęciach, Heidegger miał powiedzieć, że pierwszym filozofem był ten, kto zadał pierwsze pytanie, ale nie jest ważne, kto to był, ważna była rekonstrukcja pytania. W związku z powyższym, ale nie tylko, przyjmuję, iż każdy tekst filozoficzny jest odpowiedzią na jakieś pytania, a historia filozofii jest de facto rekonstrukcją pytań. A więc pytania dotyczące
natury rzeczywistości, miejsca człowieka w rzeczywistości. Pytania dość dramatyczne. Dlaczego człowiek musi cierpieć? Dlaczego człowiek musi umierać? Dlaczego śmierć jest nieuchronnie wpisana w koleję życia człowieka? Musiały padać naprawdę na długo przed Talesem. Na jakiej podstawie? Nie słychać. Tak. Przepraszam, dziękuję. Tak można? Na jakiej podstawie rekonstruujemy te pytania? Otóż wszystkie źródła możemy podzielić na dwie grupy. Zabytki kultury materialnej, artefakty, do których zaliczę nawet choćby groby epoki paleolitu, oraz przekazy słowne, które przybrały po okresie opowiadania opowieści przy owych metaforycznych ogniskach, które przybrały postać tekstów. W bardzo dziwny sposób, w bardzo okrutny sposób historia obeszła się z zabytkami literatury starożytnej, greckiej zwłaszcza. I tak dziwnie, trudno znaleźć tu jakiś rozumny wzór, rozumny algorytm. Dlaczego na przykład dotarły do nas poematy Homera, poematy Hezjoda, a poza fragmentami nie dotarły do nas pisma pierwszych filozofów greckich? Dlaczego dotarły do nas wszystkie pisma Platona, a nawet 16 pism więcej niż Platon napisał, apokryfy, prawda? A dlaczego dotarła do nas tylko część spuścizny po Arystotelesie? Dlaczego zaginęła niemal cała literatura hellenistyczna? Nie wiem, może kiedyś sobie odpowiemy na te pytania. Ja na razie nie potrafię, ale rekonstruujemy coś, co nieładnie, jak mówił Karol Estreicher na początku ubiegłego stulecia, nazywa się światopoglądem człowieka epoki homerowej, czyli człowieka gdzieś od XII do VIII wieku przed naszą erą. I co ten człowiek wiedział? Ludzie na przestrzeni wieków ukształtowali pewną liczbę stwierdzeń o takim charakterze ogólności, że właściwie nie trzeba ich udowadniać i nie można ich podważyć. Nazywamy je aksjomatami i zacytuję tutaj Józefa Marię Bocheńskiego, Logikę religii, który powiada, że tak jak objawienie boskości leży u źródeł teologii, tak aksjomaty leżą u źródeł filozofii. Jakie aksjomaty to myślenie racjonalne, przedfilozoficzne ukształtowało? Jest ich wiele, ja wymienię tylko trzy, które mają tutaj związek z tematem konferencji i z problemami, którymi się zajmuję. Po pierwsze, przeświadczenie, pewność, że rzeczywistość to nie tylko to, co jest postrzegalne w oglądzie zmysłowym, co możemy zobaczyć, dotknąć, powąchać czy posmakować, że tak naprawdę natura rzeczywistości dzieli się na dwie sfery. Ta sfera, w której żyje człowiek, jest w pełni zależna od sfery drugiej, która człowiekiem, formułując owe reguły, o których mówiłam na początku, rządzi. Tę sferę już w tekstach pisanych, a potem w filozofii przywykło się nazywać sferą boską. W opowieściach, w micie, w poematach przybrała ona postać panteonu bogów olimpijskich z licznymi odłamami związanymi z poszczególnymi greckimi plemionami, z różnymi formami mitów. Filozofia będzie ją nazywała zupełnie inaczej, niemniej jednak zawsze będzie jej przyznawała prawo boskie. Przypomnę definicję arystotelesową, którą przytaczałam na początku wykładu. Arystoteles powie, że nauka o tej pierwszej postaci bytu albo o tej sferze niepostrzegalnej w oglądzie zmysłowym, która jednak reguluje i ustala prawa natury jako zbiór norm i reguł, jest nazywana heproty filozofia, filozofia pierwsza, etiologia albo teologia. Później już przez Teofrasta arystotelesowego ucznia zostanie nazwana metafizyką. To jest jeden aksjomat. Drugi, który uważam za ważny, to
przeświadczenie, iż łańcuch przyczyn i skutków nie może się ciągnąć w nieskończoność. Ten aksjomat jest nam może i szczególnie bliski, ponieważ leży on u podstaw, daje formalne i logiczne podstawy pod wszystkie dowody na istnienie Boga. Zarówno dowód z ósmej księgi fizyki Arystotelesa na konieczność istnienia poruszyciela, jak i owe quinque vie świętego Tomasza z Akwinu, ale nie tylko. Trzeci aksjomat nazwę zasadą niesprzeczności. X nie może być jednocześnie A i nie A i one będą w owych rekonstrukcjach prawa natury odgrywały określoną rolę. Ja chciałabym przedstawić tutaj, no nie da się tego, za mało jest czasu, a człowiek nad tym pracuje całe życie, przedstawić koncepcję prawa natury, jego funkcjonowania, jego roli w ocenie i diagnozie złych ustrojów politycznych, jak też i jego roli w terapiach, jakie proponują powstałe niemal na 200 lat przed Platonem pierwsze utopie polityczne, które były dziełem filozofów pitagorejskich. Oczywiście wiemy, że termin utopia stworzył dopiero Tomasz Morus i oznacza on utopia. Taki rodzaj ustroju, który nie jest w żadnym miejscu. Ustroju, który jest wymyślony. Ustroju, którego nie ma. Proszę Państwa, Platonowi przypisujemy trzy utopijne modele ustrojowe. Jeden przekazany w dziele Politeja, drugi skrótowo przekazany we wstępie do dialogu Timaios i wreszcie trzeci przekazany w niedokończonym przez Platona dziele Nomoi, czyli prawa. Utopii pitagorejskich naliczyłam 16. 16 modeli ustrojowych, które mają sprawić, że ogólnie rzecz biorąc będzie lepiej. Proszę Państwa, czas działania pierwszych filozofów pitagorejskich i funkcjonowania Starego Związku Pitagorejskiego przypada na koniec VII, początek VI, połowę VI wieku przed naszą erą, gdzie na terenach południowej Italii, zwanej Wielką Grecją oraz Sycylii, obserwujemy ciągłe zmiany ustrojowe, przewroty polityczne, walki partyjne. Wyobraźmy sobie człowieka, kondycję człowieka w takiej sytuacji. Jak powiada jeden z autorów traktatów pseudopitagorejskich, kiedy idziesz spać, to nie wiesz, pod czyim panowaniem na drugi dzień się obudzisz, jeśli się obudzisz, prawda? Taki stan stałego niepokoju, cierpień człowieka, powodowanych nieustannymi zmianami, problemami ekonomicznymi, choćby takimi jak tezauryzacja pieniądza. Człowiek nie przeznacza czasu na zdobywaniu wiedzy, wynalazki, tworzenie dzieł sztuki, a próbuje po prostu przetrwać. Taki stan zostaje przez Pitagorejczyków zdiagnozowany, dlaczego tak się dzieje, i zostaje wymyślona terapia na taki stan rzeczy. Jak zostaje zdiagnozowany taki stan i dlaczego to się dzieje? Otóż ja przywołam tutaj traktat Okellosa z Leukanii. Jak powiedziałam, będę przywoływać teksty nieznane. Traktat Okellosa z Leukanii nie był nigdy tłumaczony na polski, przygotowuję tłumaczenie. I o ile mi wiadomo, z języków nowożytnych był tłumaczony tylko na angielski. Jest przekład łaciński z XIX wieku, ale powiedzmy taki sobie. Otóż Okellos z Leukanii w swoim traktacie o naturze świata, w dwóch traktatach i w traktacie o prawie zaczyna od pokazania struktury kosmosu i powiada, że kosmos jest strukturą doskonałą, najdoskonalszą ze wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że rządzi się określonymi prawami, jest stały i niezmienny, chociaż byty na kosmos się składające powstają i giną, ulegają zmianom. Coś takiego Pitagorejczycy nazwali symetrią, a w wydanej pod koniec ubiegłego wieku książce Giuseppe Caliottiego Dynamic of Symmetry
ja ze zdziwieniem przeczytałam taką definicję, którą Kelliotti przypisuje sobie. No, nie mógł wiedzieć, że 2500 lat temu taką definicję stworzyli już Grecy. I teraz państwo miasto polis, państwa miasta polis z liczby mnogiej są integralną częścią kosmosu. A więc powinny naśladować doskonałość kosmosu i rządzić się tymi samymi prawami. I teraz z kolei w polis rodziny są integralną częścią państwa miasta, a więc znowu powinny się rządzić tymi samymi prawami. I teraz człowiek jako członek rodziny powinien rządzić się tymi samymi prawami. Dramatycznie pyta Okellos, dlaczego w państwach, dlaczego kosmos jest strukturą ze wszechmiar doskonałą, a w polis i w rodzinach panuje taki nieprawdopodobny chaos. I odpowiada na to pytanie w sposób następujący. Już zasygnalizowałam odpowiedź. Kosmos rządzi się określonymi prawami i tymi samymi prawami symetrii, miary, właściwej miary, proporcji, właściwej proporcji powinny rządzić się polis i rodziny. A tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że człowiek albo nie wie i nie zna praw rządzących kosmosem, albo zostawia je na boku, przedkładając na dnie, cytuję prawie dosłownie, rządzę bogactwa, rządzę uciech cielesnych, pychę, ambicje, chęć udowodnienia i przeprowadzenia własnych racji. Bardzo wiele miejsca Okellos poświęca rodzinie i powiada, że tak jak kosmos jest stały, choć części się nań składające powstają, giną, ulegając zmianie, tak rodzaj ludzki jest wielkością stałą. My jej nigdy nie poznamy i powiedzmy, że to jest X, ale to jest wielkość stała. Chociaż codziennie ktoś się rodzi i codziennie ktoś umiera. Ale to wszystko dokonuje się według właściwej miary. I teraz zadaniem człowieka jest uzupełnianie w aktach płodzenia i rodzenia tego, co ubywa, a temu służy rodzina. To jest pierwszy cel człowieka. Jeśli człowiek tego nie robi, Okellos nazywa go, cytuję dosłownie, dezerterem ze wspólnoty rodzinnej, ze wspólnoty politycznej i ze wspólnoty kosmicznej. Wobec tego, jak należy temu zaradzić? Dalszy ciąg traktatu ma charakter parenetyczny. Okellos powiada, należy, powinno się, należy, powinno się, nie należy, nie powinno się. Otóż, co się powinno? Powinno się zakładać rodziny, jako że są integralną częścią polis i to determinuje i to jest wpisane w prawo naturalne. Ale jak należy te rodziny zakładać? Po pierwsze, nie należy, on się zwraca no niestety do mężczyzn, więc powiada, nie należy obcować z kobietami poza związkami. Nie należy zakładać rodzin w zbyt młodym wieku i odwołuje się tu niestety do hodowli psów i koni rasowych, powiadając, że kiedy dopuści się do rozrodu zwierzęta zbyt młode, ani źrebięta, ani szczenięta nie będą miały właściwej wartości. Dalej, nie należy zawierać związków małżeńskich z kimś albo od siebie bogatszym, albo od siebie biedniejszym, pochodzącym z dostojniejszego czy z mniej dostojnego rodu, ponieważ to narusza harmonię i proporcje w związku. Jest zresztą jeszcze taka uwaga, że jeśli się człowieku ożenisz z bogatszą żoną, to no nie będziesz miał łatwo w domu, nieważne. Kategorycznie nie należy utrzymywać związków wbrew naturze. Dwa argumenty. Jeden. Kosmos składa się z dwóch prasubstancji. Jednej, którą Pitagorejczycy nazywali peras, zawierającej w sobie liczbę, proporcje, właściwą proporcję miary, właściwą miarę, i z drugiej tego wszystkiego pozbawionej. Kosmos jako model jest z dwóch różnych, powiedzmy, elementów.
Wobec tego i w polis mamy do czynienia z różnymi elementami. Okellos mówi o władzy i poddanych, ale i w rodzinie. Rodzina stanowi związek dwóch różnych elementów. To jest argument, który ja nazywam metafizycznym, ale jest jeszcze argument bardzo praktyczny, no po prostu dzieci z tego nie będzie. W związku z powyższym, kiedy założy się rodzinę zgodnie z normami wyznaczonymi przez prawo natury, zrodzi się potomstwo, które należy wychować. Jak? Ucząc go struktury kosmosu, głównych i najważniejszych praw natury, które regulują relacje międzyludzkie. Co jest rzeczą niezmiernie ciekawą, co znajdziemy później u Platona, to, że wszystkie normy etyczne i moralne, jakie do naszych czasów z twórczości Pitagorejczyków się zachowały, przekazywane często w postaci gnom, czyli takich powiedzeń łatwo zapamiętywalnych i łatwo wpadających w ucho, wszystkie dadzą się w dedukcyjny sposób wyprowadzić z jednej. Zachowaj miarę, zachowaj właściwą miarę. Bo weźmy sobie na przykład taką regułę, oni często ubierali to w szaty symbolu, nie zawracać w chwili odjazdu. To znaczy, kiedy człowiek swoje przeżył i nadchodzi śmierć, nie trzeba się czepiać kurczowo życia, bo czas życia człowieka jest ściśle wyliczany, wyliczy go nam później pitagoreizujący Platon. Wobec tego nie można sprzeciwiać się prawu natury i chcieć żyć dłużej, niż jest nam przeznaczone. Nie siedzieć na beczce, to znaczy nie być bezczynnym. Trzeba pracować, nie obrywać wieńca. To znaczy nie naruszać praw polis. Stefanos wieniec to jakby korona polis. I wszystkie te normy i reguły, jak powiedziałam, dadzą się dedukcyjnie wyprowadzić z normy najważniejszej. Zachowaj miarę, przestrzegaj właściwej miary. Proszę Państwa, my podobną zarówno definicję, jak i reguły i normy prawa natury odnajdziemy u starego Platona, który wyraźnie pitagoreizuje. Zwłaszcza w dwóch dialogach, Filebos i Timaios. Ale ja nie wiem, ile mam jeszcze czasu, już chyba... Pani profesor, jak będzie 5 minut, to ja pozwolę sobie powiedzieć. Na razie 7. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak gdzieś do połowy V wieku przed naszą erą, we wszystkich greckich nurtach filozoficznych, ale i w świadomości ludzi funkcjonowała koncepcja przyjmująca, iż prawo jest z natury. Prawo determinuje natura obdarzana przez filozofów boskim mianem. Zamiennie używa się terminów fyzej, znaczy z natury, albo z prawa Bożego. Bardzo często w literaturze spotykamy się z określeniem nomos basileus, prawo jest władcą. A i dużo później, w pierwszym wieku przed naszą erą, Marek Tullius Cicero zdefiniuje nam państwo jako wspólnotę ludzi zjednoczonych jednością prawa. Ale co się dzieje w połowie V wieku przed naszą erą? Po wojnach perskich z całą pewnością, po rozszerzeniu się granic greckiej ojkumeny, czyli terenów zamieszkałych przez Greków, zaczynają pojawiać się opozycyjne wobec panowania prawa natury koncepcje, przyjmujące, iż polis, państwo, miasto nie jest naturalną częścią kosmosu, lecz powstaje na pewnym etapie rozwoju cywilizacji drogą niepisanych aktów umowy społecznej ludzi. Prawo nie jest prawem naturalnym, lecz wynika również ze stanowień ludzi. Albo stanowi o nim grupa społeczna, albo jest autorytarnie wprowadzane przez kogoś. Normy etyczne i moralne
nie są, nie wynikają z prawa naturalnego, a znowu są umowne. Co więcej, nawet język nie jest z natury, to dla nas się wydaje oczywiste, tylko z owych niepisanych aktów umowy społecznej. No nie ma czasu na poruszanie tych wszystkich. Teraz właśnie 5 minut pozostaje. Dziękuję. Dzieje się to, proszę Państwa, ze sprawą przybywających do Aten w połowie V wieku. Taka ciekawostka z południa, północy, wschodu i zachodu ludzi, którzy uprawiali filozofię, ale nie w Atenach, a przybywają do stojących na czele Konfederacji Państw Morskich Aten po to, jak deklarują, żeby Ateńczyków nauczyć mądrości politycznej. Mówię tutaj o sofistach. Jeśli weźmiemy sobie na przykład filozofię współczesną Michała Hempalińskiego, czy pracę z filozofii systematycznej, to kiedy się mówi o na przykład o relatywizmie etycznym i moralnym, podaje się jako przykład sofistów. Nie ma jednolitych norm moralnych. Zależą one od czasu, epoki, sytuacji, okoliczności i tego, przez kogo są stanowione. Nie ma jednoznacznie definiowanego dobra, bo cytuję tutaj również mało znany traktat, tak zwany Dissailogoi, argumenty przeciwstawne pilnego ucznia sofistów, którego notatki się do naszych czasów zachowały. Czy możemy definiować na przykład chorobę jako zło? No nie możemy, dlatego że jest ona złem dla tego, który jest chory, jest ona dobrem dla lekarzy, aptekarzy czy właścicieli zakładów pogrzebowych. Nie możemy definiować naruszenia przysięgi czy choćby podniesienia ręki na własnych rodziców jako coś złego. Podaje autor nam taki przykład. Jeśli nasi rodzice są chorzy, a nie chcą się leczyć, czyż nie godzi nam się dolać im lekarstwa do jadła czy napoju, okłamując ich, albo wręcz siłą zmusić na przykład do jakiegoś zabiegu. Jest to wtedy czyn dobry, nie możemy go definiować jako czynu złego. Taki podaje inny przykład, autor tego traktatu. Dostaliśmy się do niewoli i ten, kto trzyma nas w niewoli, każe nam przysiąc, że po wypuszczeniu będziemy donosicielami. Co jest moralne, pyta uczeń sofistów. Złamanie przysięgi, jaką pod przymusem złożyliśmy wrogowi, czy narażenie na szwank własnej ojczyzny. Proszę Państwa, ten spór trwa. Ktoś powiedział, że cała filozofia platońska zrodziła się w opozycji wobec sofistów, a ja bym chciała sofistów trochę obronić. Mianowicie ich koncepcje, iż wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy, stany i zjawiska są z umowy społecznej, nie wynikają z relatywizmu moralnego, ale ze świadomej decyzji. Zachował się fragment traktatu sofisty Protagorasa o bogach, w którym Protagoras powiada: ja o bogach nie mogę niczego powiedzieć, ani że są, ani że ich nie ma. Dlaczego? Po pierwsze są niewidzialni, po drugie życie ludzkie jest za krótkie. Nie da rady. Otóż sofiści świadomie powiedzieli sobie, że nie są w stanie poznać niejawnej sfery rzeczywistości. Umyka to możliwości ich poznania. A więc co im umyka? Źródło prawa naturalnego, boskość. Niczego nie mogą o tym powiedzieć. W związku z powyższym koncentrują swoje badania na tym, co jest jawne, na tym, co mogą poznać. Konkretnie na człowieku w aspekcie jego bytu społecznego i w aspekcie jego bytu politycznego od polis. I dlatego i Platon, i Arystoteles, i powiedziałabym, że do połowy XIX wieku historycy filozofii odmawiali sofistom miana filozofów. Platon w dialogu sofista powiada, jaka jest różnica między sofistą a filozofem.
sofistes, estutam antoskoteina apodidraskej. Ucieka w mroki niebytu, tam jest ciemno, nie można niczego rozeznać, odróżnić dobra od zła. A filozof oddaje się zawsze kontemplacji bytu wiecznego. Proszę zmierzać do konkluzji, pani profesor. Proszę zmierzać do konkluzji. Proszę państwa, pojawienie się sofistów w obszarze filozofii greckiej zapoczątkowało trwające do dziś spory w filozofii. O to, czy państwo, prawo, normy etyczne i moralne są z natury, czy z umowy społecznej. Ja tutaj chcę wymienić trzech, w cudzysłowie, wielkich, a nawet czterech od umowy społecznej. Marsyliusza z Padwy, Tomasza Hobbesa, Johna Locke'a, Jana Jakuba Rousseau. Ale proszę państwa, chcę również wymienić zwolenników koncepcji prawa naturalnego, zwłaszcza współcześnie z nami żyjących badaczy takich jak John Finnis czy Germain Grisset, którzy wracają do koncepcji prawa naturalnego, ale myślę, że ojciec profesor Sali więcej na ten temat powie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.